Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Oglądacie gameplay z gry War Machine Tactics. Tak, w poprzednim odcinku co prawda się nie udało przejść misji tam na wizji, no ale liczę, znaczy sądzę, zastanawiam się, kurczę, czy te moje opowieści was zainteresowały. No cóż, ja będę się tak dzielił takimi smaczkami w niektórych odcinkach, bo darzę właśnie wszystkich moich widzów, którzy oglądają ten gameplay takim szczerym, pozytywnym uczuciem i robię to dla was, a więc możecie się, oglądając właśnie ten gameplay, możecie się dowiedzieć myślę, że dość nietypowych rzeczy o moim życiu oraz o pracy w studio, etc., etc. Koniec końców udało mi się przejść tamtą piekielną misję z pociągiem. Nie chcę was trzymać tak w menu tytułowym, ale muszę wam po prostu powiedzieć, co się tam działo. Mianowicie tamten dziwaczny typ z dziewiczym wąsikiem, tak to się okazało, że on tam był takim specem, miał takie dziwne stanowisko. On był tam bodajże mistrzem zwiadowców, czy tam rekonesansu. Kurczę, ja za bardzo nie znam tych stanowisk wojskowych. Tych rang, nie wiem, czy to jest dobre stwierdzenie w ogóle, stanowisko wojskowe, tych rang wojskowych, i nie wiem właśnie, jak na taki szefa grupy zwiadowczej się poprawnie mówi, ale tak czy inaczej, no to on niby posiadał coś, co Kador tak mocno zainteresowało, bo tych Kadorczyków w ogóle miało nie być tam, w tym całym miasteczku, przy tym pociągu. Ale tak naprawdę no to te wszystkie siły kadorskie, które tam zostały zgromadzone, no to tak naprawdę pociąg był takim celem drugorzędnym. Tak naprawdę chcieli odebrać te ważne coś, bo to jeszcze nie było powiedziane, co to dokładnie było. Chcieli odebrać właśnie te ważne coś temu zwiadowcy. A więc weźmiemy sobie kontynuuj. Mam nadzieję, że będzie mi to kontynuować od tej aktualnej misji, bo znajdujemy się teraz w pociągu do jakiejś tam innej osady, wioski, do innej bazy. Znowu mi się coś z głosem dzieje. Ja nagrywam ten odcinek zaraz po poprzednim odcinku, który już widzieliście. Tak, robię to dla was, tak, żebyście mieli co oglądać na nowy rok. Będę chciał właśnie zrobić taki niespodziankę moim widzom, którzy mieli przerwę oglądania materiału na kanale, ponieważ ja też się trochę rozleniwiłem. Mamy tutaj cinematic. Ale mamy tu zupełnie inny cinematic niż ja miałem ostatnio. Coś tu się... Signarian Dog! Dobrze, wiecie co? Ja muszę się rozejrzeć po tej mapce, bo powiem wam szczerze, ja miałem potworne przygody z poprzednią misją, bo zrobił mi się taki debilizm, uwierzcie, że ja miałem tamtą poprzednią misję już na bank wygraną, tylko zrobiła mi się dziwaczna rzecz, mianowicie podczas kontroli nad moimi jednostkami FPS-y mi spadały, nie wiem, no jedna klatka na minutę, dosłownie, mi się strasznie gra przycinała. I wyobraźcie sobie, że zostało mi do ubicia w poprzedniej misji po prostu 4 kadorczyków, a zajęcie tego zabrało mi 40 minut. Bo nie byłem święcie przekonany, że jak zacznę misję od nowa, to ją przejdę. A to była misja wygrana, więc postanowiłem się przeboleć. No to coś takiego, jakbyście, nie wiem, spacerowali, gdzieś byście szli do jakieś fajne miejsce, byście, nie wiem, po 5 kilometrach się zorientowali, że o jednej jesteśmy zmęczeni, ale czy jest sens zwracać się z powrotem, czy drugie tyle przejść i dotrzeć w to ciekawe miejsce. No mam nadzieję, że dobrze wam to wytłumaczyłem mniej więcej. No i ja miałem cinematika ostatnio takiego. O, tu jest ten fajny nasz Mistrz Jedi, że tak się wyrażę. Ja miałem ostatnio właśnie cinematika o tym, jak my jechaliśmy w pociągu, po prostu. I była właśnie rozmowa na temat tego ciekawego, dziwacznego artefaktu, który zakosił ten Rurok, czy jak mu tam? Rourk. Rourke. Rourk. Nie wiem.
i nie wiem zupełnie, co się dzieje, bo tego w cinematiku nie było, bo mi się później gra zawiesiła, dlatego wybaczcie, ale muszę się trochę rozejrzeć, no kurczę. Mam tu swojego... Dobra, tak czy owak musimy zakończyć tą fazę, ja się nie mogę ruszyć. Co ja muszę aktywować tego urdziaka swojego? Aktywuj. No dobra, jesteś podekscytowany, dobrze. Super cię widzieć. Ostatnio też wam... Znaczy ostatnio, no w sumie mam rację, no dobrze. Ostatnio właśnie mnie strasznie mocno relaksuje kanał takiego pewnego youtubera. Bo mi się spodobała bardzo mocno jedna z jego serii. On tam gra sobie w pewną gierkę. I między innymi gada naprawdę o takich typowo życiowych pierdołach, ale... Kurczę... Co się dzieje? Tak? Odwróciłeś się tyłem? Tak? Dobrze, bandyto, jesteś szczytem cygnarskiej technologii. Stanowicie zgrany duet. Tak czy inaczej, no to ten youtuber naprawdę opowiada o takich pierdołach, no... Grając w taką gierkę. On prowadzi taki gameplay, tylko opowiada o rzeczach zupełnie niezwiązanych z grą. Teraz bandyto masz za karę w pośladki. Aha, mam utrzymać przy życiu tego rurka. Naszego Warjacka. To trochę będzie ciężkie do wykonania, w szczególności jak ten nasz Charger, czyli bandyta tak zwany. Trzymaj się, bandyto. Dostał już hity w plecy, no. Genialne rozpoczęcie misji. Genialne. Zboostuj sobie atak. Ale wracając do tematu tego youtubera, no to on w cholernie, no się tak brzydko wyrażę, ale w cholernie ciekawy sposób on opowiada niektóre rzeczy i to mnie imponuje. I strasznie mocno... strasznie mocno się cieszę, że on zrobił właśnie tą swoją miniserię. Bo te jego opowiastki mnie strasznie mocno relaksują. Ale co mi się jeszcze podoba w jego programach, że tak się wyrażę, w jego streamowaniu, to, że on jak ma swoją postać, no to on ją traktuje bardzo... Znaczy nie tylko, że nie chodzi o to, że on odgrywa tą postać, tylko traktuje ją jako zupełnie inną, realną osobę, tak mocno ją... Jak to się mówiło, kurczę, wszyscy humaniści teraz będą mi robić spinę na YouTubie. Czy było takie powiedzenie, nie u człowiecza, tylko... Kurczę, no całkowicie wleciało mi z głowy, ale to mam prawo zapomnieć o takich rzeczach, bo jest już 2:30 i to nie chodzi mi o 2:30 tak o popołudniu, tylko 2:30 w nocy. Nie jestem strasznie zmęczony. No i jakoś tak mnie strasznie mocno, tak czy owak, właśnie kończąc ten wątek, jakoś mi strasznie fajnie mi się to spodobało, jak on tam rozmawia z tymi swoimi postaciami, traktuje je po prostu tak w bardzo fajny, ciepły sposób. Przyjemnie się tego słucha. I nie wiem, czy ja będę tak... Znaczy nie chodzi o to, że ja teraz go będę jakoś naśladował, ale to też fajnie się człowiek relaksuje, przyjemnie gra, jak biera jakiś taki... tworzy jakąś taką więź ze swoją postacią w grze. Ale o czym ja chciałbym wam powiedzieć w dzisiejszym odcinku, o czym bym chciał wam poopowiadać, no to właśnie ja teraz będę wam opowiadał różne historie, takie ciekawostki, nie tylko z mojego życia, ale też z pracy w studiu, bo to jest dobry, znaczy nie tyle, że moment, tylko to jest naprawdę coś ciekawego, żeby właśnie ta produkcja jest dość ciekawa, żeby poćwiczyć właśnie swój komentarz, bo o czym ja będę chciał teraz pomówić. Mianowicie o pracy w studiu, u nas w Painting Machine. Nie, już od razu mówię z góry, nie będę tutaj oferował jakichś tam stanowisk pracy, etc., etc. Oj, chyba źle poszliśmy. No. Masakra. Kurczę, strasznie mnie mocno denerwują te misje, z tego względu, kurczę, że trzeba
na początku parę razy przegrać, rozegrać się naprawdę z dobrych 3-4 razy, z dobre 3-4 razy, aby wiedzieć co i jak to się robi. Tu nie można tak sobie swobodnie zrobić ten nagrania gameplaya. Ale tak czy inaczej, wracając do tematu, bo zaczynam, nie kończę, znowu pojawia się tu mój problem, jak streamowałem Elder Scrolla online. Kiedyś właśnie była taka sytuacja, że niektórzy z mojego otoczenia tak mi trochę zazdrościli, no mieli do mnie taki trochę żal, że mam bardzo fajną pracę, tak, że to jest bardzo fajny biznes, że to oni też mieli takie marzenie, mianowicie zarabiać na grach bitewnych, tak? I tu już nie chodzi, no właśnie mieć taką swoją pracę, gdzie poświęcacie się swojemu hobby, czyli na przykład, nie wiem, robicie posypki, o coś się tutaj dzieje. Krytyka, 9 damage. Akcja zaczyna się robić ciekawa. Wracając do tematu, no to miałem właśnie dużo takich, no, powiedzmy, znajomych, ludzi ze swojego otoczenia, którzy mieli do mnie właśnie głęboki żal. Może nie tyle żal, co właśnie nie wiem, czy to jest żal, czy zazdrość, tak czy inaczej, no to chodzi o to, że to było też ich takie marzenie, aby mieć taką fajną pracę, kurczę, która jest częścią waszego hobby, jest waszą pasją i zarabiać na czymś, na czym się kocha. I ja wtedy poruszałem taką kwestię, że kurczę, no nie miejcie ludzie do mnie żalu, bo ja o tym już myślałem wiele, wiele lat temu, żeby rozkręcić swoje studio, żeby założyć tam interes. I tak naprawdę, no to każdy miał takie same szanse. Co tutaj? O! Lubię tę jednostkę w cygnarze. Bardzo lubię. Ale wracając do tematu, no to właśnie mówiłem, wypowiadałem się, jak z nimi rozmawiałem, że nie mają prawa mieć, kurczę, do mnie żalu o to, że coś osiągnąłem, o to, że ja coś tam zrobiłem, że niby zabrałem im pomysł. No bo taka jest prawda, że oni mieli takie same możliwości, takie same warunki do stworzenia swojego studio, jak ja. Ale teraz, tak jak oglądałem tego youtubera, właśnie tego fajnego youtubera, no to muszę teraz przyznać się do błędu, że nie miałem do końca racji. Ponieważ ostatnio, no, doznałem takiego, jakby to powiedzieć, olśnienia. Może olśnienie to nie jest dobre słowo. Oj. Ale po prostu takiego przebłysku. Otóż właśnie oglądając tego youtubera, zobaczyłem w nim, jaki to jest wielki profesjonalizm. Co on tam w ogóle robi? O co dokładnie chodzi? No, ja też, znaczy on ma właśnie fajną robotę, bo on pokazuje gry, robi gameplaye, ma bardzo ciekawe programy, ma bardzo wielu widzów. I on na tym zarabia niemałe pieniądze i sobie myślałem, kurczę, no bardzo fajnie, super, ja też bym tak chciał. No to jest chyba marzenie każdego, to jest chyba marzenie każdego gracza, aby zarabiać, kurczę, na streamowaniu gier, tak? A no to każdy wychodzi z takiego założenia, o, to jest łatwe, odpalę sobie program do nagrywania, ściągnę sobie byle co, czy to takiego, czy to załatwię sobie jakiegoś frapsa, czy załatwię sobie jakiegoś mirilisa, czy cokolwiek, tak? Gamecama, cokolwiek, naprawdę cokolwiek. Odpalę byle jaką grę, później będę sobie tam gadał 3x3 i ludzie będą mnie kochać. Nie, wcale tak nie jest. Ja też popełniłem takie błędy. Ja też robiłem jakieś streamy właśnie z gier. No, to jest właśnie też, to jest też właśnie jakiś tam program z gry komputerowej, ale trzymamy się jednak właśnie bitewniaków, tak? Tematyki bitewniaków dalej. No i to mi nie wychodziło. I to mi nie wychodziło. Właśnie te streamy z gier. Później się strasznie złościłem, myślałem, no kurczę, dlaczego? Dlaczego to tak jest, nie?
tak samo jest właśnie było z moimi znajomymi. Znaczy z znajomymi, no z takimi ludźmi właśnie, jak to powiedziałem, z mojego otoczenia. Jak ludzie tutaj miejscowi dowiedzieli się, właśnie gracze, oraz nie tylko gracze, jacyś tacy modelarze, hobbyści, że ja zarabiam no, pewne pieniążki, już nie będziemy mówić o moich zarobkach w studiu, ale że ja zarabiam właśnie pieniążki na hobbystyce, no to oni też właśnie postanowili, że kurczę, ja też spróbuję, mi też się to uda, bo to jest kurczę, coś prostego, tak? Bierzemy figurkę, malujemy i zbijamy na tym wielkie kokosy, tak? A chodzi o to, że jednak to jest właśnie coś, gdzie jest reszta twojego plutonu. Ojej. Rurk został dodany do mojego składu, tylko pewnie rurk już dostaje w tyłek, czy nie? Czy został przeniesiony tutaj na moją połowę, że tak się wyrażę? Holender, a nie, jest tutaj, zostałem przeniesiony. Dobra, sądzę, że tutaj tą flankę sobie raz, dwa obronię. To nie będzie chyba takie trudne, tak mam nadzieję przynajmniej. Co sobie postrzelasz kanonem? Zadaję ładne obrażenia. Tak. No i właśnie kontynuując swoją wypowiedź. To nie jest jednak wcale takie łatwe, że weźmiecie sobie, kurczę, figurkę, pomalujecie i to już jest. Nie. Za wszystkim jednak stoi doświadczenie, za wszystkim stoją takie technikalia, jak ja to mówię. Biorąc właśnie na celownik tego fajnego youtubera, to tak jak wam cały czas opowiadam, kurczę, on robi to już wszystko tak profesjonalnie, że to jest głupi przykład, jak go cały czas daje, ale on może opowiadać na temat taki, jaki makaron zjadł dzisiaj na obiad. I on opowiada to w taki ciekawy sposób, w taki no... On po prostu bardzo dobrze opowiada różne opowieści. Może gadać naprawdę o pierdołach, właśnie o tym makaronie, o wycieczce do sklepu, o zabawie ze swoją rodziną, ale tego się tak, kurczę, przyjemnie słucha. I to jest właśnie, to wynika z tego, że to jest doświadczenie. On wykonał pewne kroki, on miał też w sobie jakiś talent, on inwestował pewnie niemałe pieniądze w to, co robi. I ze mną jest tak samo. I kurczę, ja się teraz przyznaję do błędu, że każdy miał, kurczę, takie same możliwości jak ja, żeby sobie miał właśnie takie same szanse jak ja, żeby stworzyć sobie studio, tak? A to nie zupełnie tak jest, bo ludzie sobie, kurczę, ale ty dziwacznie stoisz, nie możesz go zaszarżować. Mam nadzieję, że was nie nudzę, oczywiście. A co tam, zgarniesz tego backstrike'a, ale... A nie, nie zgarniesz. Zwykły atak... Kombinet, Stormglaive. Model może wykonać... Szansa na trafienie... Kurczę, nie wiem, czym się różni atak kombinowany z takim tym. Niestety, ja jeszcze nie jestem za bardzo rozegrany w War Machine Hordes, aby wam powiedzieć, na czym to wszystko polega. Patrzę na cele misji, jest utrzymaj Alison, Rurkę i twoje Warjacki przy życiu, czyli tutaj oni mogą pójść się ryćkać z tego, co rozumiem. Ale ja niestety biorę za wszystko, za bardzo wszystko dosłownie w tych celach misji i przez to dużo razy przegrywam. No ale wracając do tematu, no to nie jest wcale takie proste, uwierzcie mi, praca w studiu, to nie jest jakiś taki, no, prosta rzecz, że bierzecie sobie jakąś figurkę i malujecie, nie. Po pierwsze, no to musicie mieć swój warsztat. Nie możecie, znaczy, no możecie oczywiście też malować gdzieś tam w swoim w kącie, w swojej chałupce,
tylko nie. Potrzebujecie jednak mieć doświadczenie w tym, co robicie. Musicie mieć no, jakiekolwiek znajomości. To nie chodzi mi o znajomości polityczne, tylko musicie znać środowisko, graczy, w którym się znajdujecie. Musicie znać potrzeby ludzi. I żeby to było wszystko fajne, no to cały czas się kształcicie w tym kierunku. O. O, yeah. Musimy gdzieś dojść, tylko kurczę, gdzie? Czy my mamy zrobić takie, o? Czy mamy zrobić takie kółeczko? Tutaj, tędy? No nie. No bo to jest ta sama droga. Wybaczcie, ale ja nie mam bladego pojęcia, gdzie my mamy się udać w tej chwili. No niestety, gdybym znał lepiej język angielski, to jeszcze jak cię mogę, ja bym to zrozumiał, chyba że tutaj coś tam... Aj, idź ty, kamerą. Chyba że tam mamy się udać. O, robimy ryzyk fizyk. No. I trzeba znać właśnie jakieś technikalia i człowiek musi się kształcić, musi bardzo dużo czasu poświęcić na to, co robi. I to nie jest wcale takie proste wszystko, jak się ludziom to wydaje, że bierzecie, robicie. Ja też tak myślałem, że o, zrobię jakiś odcinek na YouTubie, zrobię pierwszą lepszą grę i kurczę, ludzie będą mnie oglądać. Nie. Potrzebujecie mieć coś, żeby się wybić. I musicie się cały czas kształcić w tym kierunku. I wszystko się tutaj też opiera na te właśnie technikalie. Bo nie wystarczy też, że będziecie dobrze malować. Musicie znać fluff. I to niekoniecznie do gier, które was interesują. Bo ludzie sympatycznie na was wiecie, spojrzą, jeżeli, nie wiem, znacie fluff tego, tej frakcji, tego systemu, no, musicie się kształcić w tym kierunku i to jest wasza właśnie głównie ambicja, to są wasze wydatki, wasze inwestycje, żeby to zrobić. Musicie też czytać dużo prasy, no, musicie po prostu spełnić jednak te warunki, to nie jest tak, że jak ja wtedy właśnie powiedziałem. O. Kurczę, w tamtą stronę też nie mogę iść. A, już wiem. Oczywiście znowu się ja tutaj wam dzielę swoją duszą. Znowu spieprzyłem. Okropnie. Bo już zrozumiałem, o co chodzi mniej więcej. Dom. Kurczę, mam nadzieję, że mocno nie spieprzyłem. Domyślam się, że chodzi o to, że musimy przebiec przez przełęcz, tylko że musimy użyć tej kładki i przejść tędy, gdzie tutaj stoi ten oddział komandosów. I dlatego właśnie ten nasz przełożony krzyczał, żebyśmy biegli, a on ich zatrzyma, resztę kadorczyków. Bo on tutaj ma bohaterską postawę i pilnuje, abyśmy mogli bezpiecznie przejść. To jest chyba, dobrze to rozumiem. Ale tak czy inaczej, no to... Kurczę, co mogę wam jeszcze ciekawego powiedzieć o studiu? No, to jest właśnie dużo rzeczy. I trzeba jednak wykazać pewien profesjonalizm. I tak jak mówiłem, no ja się myliłem wtedy podczas tej rozmowy, teraz sobie zdałem z tego sprawę. Ja się mocno myliłem, że każdy miał takie same warunki i takie same możliwości, aby się w to bawić. Bo zrozumiałem, że nie każdy może być, nie wiem, dobrym komentatorem do gier. Nie każdy może być jakimś wybitnym strategiem. I to jest też taki... taka dziwna ironia, że aby mieć studio malarskie, powiedzmy, coś jak przytoczę tutaj swój przykład,
no to nie wystarczy tylko i wyłącznie super dobrze malować. Nie. Otóż nie. Tu trzeba coś, czegoś więcej jeszcze. Trzeba właśnie wykazać ten swój profesjonalizm. To nie to, to oczywiście nie jest tak, że ja będę tutaj gadał o sobie w samych superlatywach. Nie, nie, nie. Kurczę, no nie wiem, jak to wam dokładnie wytłumaczyć. Zacząłem wątek i nie skończę chyba, no. Nie wiem, jak tu wam to wytłumaczyć. Mam też nadzieję, że ten temat was strasznie, potwornie, mocno nie nudzi. Kurczę, ile jak coś tam pierdzieli pod nosem. Ale też sądzę, że może to się wyda na was, kurczę, też trochę, no, ciekawe. Nie, teraz zgłupiałem. Teraz totalnie zgłupiałem i to już nie chodzi o to, co mówię właśnie o tej pracy. Tylko zdałem sobie teraz sprawę, że przez te kamienie, kurczę, łorczak nie przejdzie. Tu przez tą przełęcz też nie przejdziemy, bo tu jest jakiś płonący wóz. To co my do licha ciężkiego mamy zrobić? Nie mam bladego pojęcia. Tu on niby nas broni. My mamy się przebrnąć przez przełęcz, nie wiem. Nawet nie dojdziemy do kładki, bo przecież łorczaki chyba nie przejdą przez to. Czy przejdą? Nie wiem. W sumie teoretycznie to oni może przeskoczą przez te kamienie, coś jak ta piechota. Mam taką nadzieję. No, ale to już jestem strasznie zmęczony. To już, która to jest godzina? Ojej, to już prawie druga. Ale robię to dla was, tak? Chcę wykazać tą... Widzicie, jaki jestem miły, tak? Nie, chcę, aby właśnie na kanale pojawiło się dużo produkcji, aby właśnie ludzie mieli taką miłą niespodziankę ode mnie, że po nowym roku wejdą na kanał, a tam puf, na przykład 5 filmów do obejrzenia. I wy, nudząc się na jakimś wykładzie, no jakiś tam, nie wiem... na jakichś tam muszkach, pszczółkach i kwiatkach, no to możecie sobie otworzyć mój... otworzyć przeglądarkę w telefonie, odpalić mój kanał i przeboleć ten wykład. Widzicie, jaki ja jestem wspaniałomyślny. Ojej. O kurczę, tak się jeszcze zastanawiam, co wam mogę jeszcze opowiedzieć o takich różnych historiach. No może się skupię jednak na komentowaniu na temat tego, co tu się w ogóle dzieje. O! Wskoczył na niewidzialną ścieżkę. Tak, damy Chargerowi na maksa, żeby on ich wystrzelał. Lancer nam jest na razie niepotrzebny. Tylko musimy to zrobić w bardzo sensowny sposób. Ranged Attacks. Plus 4 do range, czyli zasięgu, czyli na Blacian bym miał dodatkowo 4 cale. Ten atak powoduje dodatkowe obrażenia podczas trafienia krytycznego, no mamy tylko 38 krytycznego. No, to będzie bardzo fajne. Strzel. Tak, bardzo fajne, jeden obrażeń. Hooray! Dobra. Hooray! Dontram. Szarży też nie może zrobić. Dobra, wiesz co? Pobiegnij tutaj, będziesz zostawiał Ruryka. No, będę go nazywał Ruryk. W Guild Warsie jedynce była taka postać zacna. Ruryk, książę Ruryk. O. I tak sobie zostawiłem, kurczę, że nie mogę strzelać. I cała taktyka poszła w piździet. Powiedz mi, panno, czy jak ty wskoczysz tutaj, to nie, też nie będziesz mogła strzelać chyba, co? Nie. No to co, bajonetki lecą. Będziemy ich straszyć jednym punktem obrażeń. O! Kurczę, muszę was wyzywać coraz częściej, bo widocznie jadę wam po ambicji i bijecie się lepiej. Kurczę. Kurczę, no.
Nie wyciągnąłem też... O! Gdzie ty tam spadłeś? Nie widzę go. O! Padł tylko jeden. Kurczę, też nie wyciągnąłem wniosku. Za bardzo ze swoich poprzednich, by to powiedzieć, no ze swoich poprzednich produkcji, bo obiecywałem sobie, że ja nigdy, ale to przenigdy nie będę robił odcinku po takiej późnej porze, bo jestem po prostu zmęczony. I mój komentarz jest na bardzo okropnie słabym poziomie. Na straszliwie słabym poziomie. Ja was po prostu zanudzam. A dobrze wiem, ale jest fajnie. A dobrze wiem, że no tak naprawdę może was nie obchodzić to, co się dzieje tutaj na polu bitwy. A liczy się najbardziej chyba to, co mówi, właśnie co komentuje youtuber. Padam jak mucha. Ojej, muszę się tym szybko coś z tym zrobić, z Rurikiem. Ale to też jest, kurczę, to, co ja wam mówiłem na samym początku. Ja za bardzo dosłownie biorę sobie cele misji. Aha, czyli tamtędy mamy uciec. Gówniana mapa. To jest to, co wam mówiłem właśnie. Dobrze, biorę sobie, dosłownie biorę cele misji. I z tegoż też powodu... No i z tego też po prostu zwyczajnego powodu ja tutaj źle tę misję wykonuję, bo na przykład co? Jak jest prosta komenda, dopilnuj, aby twoje te warjacki nie zginęły, to ja się nie interesuję na innych NPC-ach. Znaczy nie interesuje mnie inni NPC. A później się okazuje, że tamci też nie mogą zginąć. I mam nadzieję, że to wygram, bo to jest bardzo prosta misja z tego, co widzę. To jest naprawdę prosta misja, bo zdaje się, że już nawet nie będziemy musieli wybić tamtych z przodu, bo ja cały czas się domyślam tylko, co my mamy tutaj do zrobienia. Znaczy, to nie musi być taka prosta misja, jak się wydaje. Jak mi się wydaje. Bo jak to już wspomniałem, się cały czas tylko domyślam, co tu jest do wykonania. W przedostatniej wersji moich domysłów było to tak, że musimy pomóc na tej flance, żeby się przebić. A teraz zauważyłem, że jest jeszcze tam przejście. O, to jest czwana mapa. Że jest właśnie przejście tam jeszcze. I chyba my mamy po prostu tam przebiec. Ale znając życie, no to pewnie jak tam pobiegniemy, to zaraz będzie znowu jakiś... It's an ambush! They have a warjack! Oh no! We're gonna die! No! We are Tignarians! I inne takie pierdo. Tak, jestem zmęczony. I mam go padę. Dlatego przepraszam was, że... O, fajnie, gdzie spadłeś? Ha! O, znalazłem też Sygnarczyka. O, dwóch! Rodziny się nie oddziela przecież, no. Ale zakończymy turę, bo nie przejdę przez swoje jednostki. Mamy, kurczę, mało czasu. Bo oni długo nie wytrzymają. Na bank zaraz później będzie misja, żeby ratować tego naszego przełożonego, bo on pewnie zostanie pojmany, torturowany. No, takie tam pierdu. Pobiegnij. Kurczę, na tym śniegu też się za bardzo nie widzę tych strefy kontroli i...
Tak. A nie, już myślałem, że to jest kadorczyk. Mam nadzieję, że tutaj po tej stronie nie będziemy się bić za bardzo. No dla was to byłoby ciekawe, aby to się działo jak najwięcej tutaj. Będę się wyrażał nie już na polu bitwy, tylko na blacie. Tak. Załóżmy, że to jest blat do gry. Ojej, zrobiłem głupotę straszliwą. Dopiero teraz zdałem sobie z tego sprawę. Wy powinniście w ogóle iść na końcu, a nie robić hajda na Wiedeń. Bo wystarczy, że jakakolwiek jednostka się tutaj cofnie i na one hit KO weźmie tą całą. No na szczęście Chargerem możemy tu dobiec. To jeszcze jako taką, jak cię mogę, może Free Strike'em obronić. Znaczy Free Strike'em, Back Strike'em. No. Możemy obronić tutaj tą naszą orkasterkę. Kurczę, odcinek ma już 35 minut. Ojej, ja obiecywałem znowu sobie robić krótsze te odcinki, żeby to nie była godzina. Ojej. O, ninja. Twardy bydle. Najfajniejszy cinematic chyba w tej całej produkcji. Ale moja ulubiona postać Jedi padnie. Ściął mu łeb? Tak. Jest bez głowy? Nie. Jego w ogóle tu nie ma! Te zwłoki wyparowały. Pytanie, czy my damy radę uciec teraz? Bo zdaje się, że mamy dobiec po prostu tam do tego jegomościa. I dobiec się postaramy. Głupie byłoby robić 40-minutowy odcinek, gdzie giniemy, tak? To by było bardzo faux pas, że tak się wyrażę. To dlaczego ona tutaj zeznała podczas przesłuchiwania, że to ona zabiła tego? Tak, jedna z postaci, których bardziej lubiłem, a nie pamiętam, jak się nazywa. A nie. To tutaj leży. Ale niestety nie widzę, czy mu uciął głowę, czy nie. A takie smaczki mnie akurat interesują. Jak myślicie, wygramy to? No przepraszam was bardzo, przepraszam, że to trwa 40 minut. Ale co zrobić, no? Co zrobić? Nic nie zrobisz. A niech, naprawdę nie chciałem już przerywać odcinka w takim kluczowym momencie, bo to miałoby się z celem, tak myślę przynajmniej. Dobra, pobiegnij tutaj, może skończymy misję w ten sposób. Tak. Skończyliśmy. Zobaczmy. No dobra, to byłoby na tyle. Strasznie mocno jestem zachwycony, że przeszedłem misję za pierwszym razem. Mam nadzieję, że swoim komentarzem was nie zanudziłem. Nie, już na przyszłość w życiu już nie będę więcej robił takiego komentowania na takiej późnej porze, bo sam nie mogę się też skupić. To byłoby na tyle. Dzięki wszystkim jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!